Przyjaciele, mamy kolejne poselstwo na temat Bożego zaopatrzenia, na temat finansów, na temat bogactwa. I właśnie dlatego, że wszystko wzrasta, to potrzebna jest weryfikacja, bo będziemy ciągle rosnąć. Nie będziemy pozostawać na tym samym odcinku życia. Będziemy rosnąć. To jest zamysł Boży, cały czas rosnąć. Nie ma takiego czegoś, że tam się kończy to gdzieś, żeby... rozumiecie? To nie, to człowiek ma rosnąć. Wszystko ma rosnąć w twoim życiu, ma się rozwijać, bo to jest właśnie zamysł Boży. Ma się to wszystko rozwijać. To ma przynosić owoce, to ma przynosić, kurczę, sukcesy. To Bóg tak to wymyślił. W ogóle żadna forma stagnacji, ona nie pochodzi z zamysłu Bożego. Żadna forma stagnacji. Ewangelia Jana 12:32 mówi tak: a ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. W ogóle zobacz, co to jest za słowo. On mówi, gdy ja będę wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. I na przykład ty myślisz sobie jak o sukcesach różnego rodzaju. Na przykład, nie wiem, jesteś człowiekiem, który głosi Ewangelię. Jesteś człowiekiem głoszącym Ewangelię i na przykład ty się modlisz, mówisz do Boga: Boże, chcę coraz więcej ludzi przyprowadzać do ciebie. A on ci wycytuje słowo. Gdy ty zostaniesz nad ziemię wywyższony, przyciągniesz wszystkich do siebie. Wiesz, o co tutaj chodzi? Ty myślisz o tym, żeby zdobywać duszę i szukasz strategii na to. A Bóg mówi do ciebie tak: zrozum zasadę, która wiąże wywyższanie z przyciąganiem. Im wyżej jesteś, tym więcej przyciągniesz. To są zasady duchowe. Rozumiecie? Im wyżej jesteś, tym więcej przyciągniesz. Ludziom się wydaje, że to jest coś, to jest nieważne, na jakim poziomie ja jestem. To ma znaczenie, na jakim jesteś poziomie. Bo to jest wprost proporcjonalne do tego, jaką ilość ludzi przyciągniesz. To jest wprost proporcjonalne. Żeby się wznieść, trzeba podnieść swe pragnienia do najwyższej rangi. Ty nie możesz trochę pragnąć. Problem ludzi polega na tym, że oni trochę pragną, trochę chcę, trochę o tym myślę, trochę na tym się skupiam, trochę. Nie będę pazerny, nie będę w ogóle żył tą myślą. Nie będę taki, że cały czas o tym myślę. Powiem ci coś. Jak nie będziesz pazerny, nie będziesz najarany na coś, to tego czegoś nie osiągniesz. Nie będzie działać prawo wzrostu. Czy to naprawdę nie możemy zrobić tak, żeby to był taki inny dźwięk? Czy nie ma żadnej szansy? Minimalna chociaż. Spróbujmy może. Jak się uda, to do. Jak nie, to będę się... Albo po prostu przyciszyć to. O, bo ja będę mówił głośno, nie będzie buczeć, prawda? Bo to nie musi być głośno, ja mam donośny głos. Żeby się wznieść, to twoje oczy muszą być zwrócone na tego, który się wzniósł, a teraz mieszka w tobie. Jeżeli ty wierzysz w Jezusa, to ty musisz wierzyć w Jezusa wyniesionego, wywyższonego. Bo to jest motor twojego życia. Tam takiego Jezusa, jakiego ty widzisz, jakiego ty przeżywasz, tam cię będzie ciągnąć w duchu. Rozumiesz mnie? To jest bardzo ważne. Możecie ciągnąć po poziomie, możecie ciągnąć do góry. Ja nie wiem, kto to dla ciebie jest Jezus. Dla każdego z nas ten Jezus to jest inna postać.
On inaczej przeżywamy tego Jezusa. Są ludzie na przykład, którzy przeżywają Jezusa w ten sposób, przeżywają całe życie Jezusa jako ratownika. On mnie ratuje. Wpadam w kłopoty, Jezus mnie wyciąga. Wpadam w jakieś, potykam się, Jezus mnie wyciąga. I ludziom Jezus kojarzy się z takim ratownikiem, który chodzi po ziemi i on ich wyciąga z ich kłopotów. Taki, kto jakiś większy brat, silniejsza postać, rozumiecie, o co chodzi? Jakiś człowiek służb. Wyciąga ich z kłopotów. I to jest, oni takiego Jezusa przeżywają. Rzeczywiście, ci ludzie nie mają problemów z tym, żeby wychodzić z różnych kanałów. Ale też nie mają żadnych umiejętności nie wpadania w kanały. No bo przecież jeżeli jest Jezus, który nas wyciąga z kanałów, to nie będziemy się zastanawiać nad tym, proszę Ciebie, jak omijać kanały. Normalnie idziemy kanał, Jezus wyciągnij, On wyciąga, idziemy kanał, Jezus wyciągnie. I jest okej, jest okej. Tylko ludzie nie rozumieją bardzo ważnej kwestii, że Jezus nie traci energii, kiedy wyciąga nas z kanału, ale my tracimy energię, kiedy jesteśmy wyciągani. Rozumiesz? Czy Ty rozumiesz to? Czy na przykład Jezus jest uzdrowicielem? Amen. Ale czy ty rozumiesz, ile traci się energii przez to, że się człowiek rozchoruje? Im od momentu rozchorowania do miejsca uzdrowienia mija jakiś okres czasu. Czy ty rozumiesz, jaką energią za to płacisz? Czy Jezus wyciąga ludzi z długów? Jasne. Ale teraz sobie wyobraź, ile trwa okres czasu od popadnięcia w długi do wyciągnięcia Jezusa z ciebie z długów. I teraz w ogóle wyszedłeś z długów. Amen, wyszedłem z długów. No nie? Pytanie, jaką zapłaciłeś cenę? Ile te pieniądze kosztowały cię? Jakie tam odsetki narosły? Wiecie, dużo ludzi bierze kredyty na przykład i oni nie rozumieją, że pieniądz kosztuje. Ty nie bierzesz złotówki, żeby oddać złotówkę. A rozumiesz? Ty bierzesz złotówkę, a musisz oddać za nią na przykład 3 złotówki. 4 złotówki, 5 złotych, zależy gdzie ty sięgniesz. To złotówka kosztuje 5 złotych. Ty nie rozumiesz tego, że złotówka 5 złotych kosztuje. O, wezmę kredyt. No ale to stać cię na kredyt? Czy ciebie stać na pożyczkę? Czy ciebie stać na chorowanie? Czy ciebie stać na funkcjonowanie, proszę ciebie, w systemie jakiegoś ubóstwa? Czy ciebie stać? Jeżeli ty widzisz Jezusa w ten sposób, to ty tak będziesz żył. Ale jeżeli widzisz Jezusa wywyższonego, co to jest wywyższony, będący nad wszystkim? Chodzi o to, że jeżeli widzisz Jezusa jako uzdrowiciela, będziesz uzdrawiany. Ale jeżeli zobaczysz Jezusa, tak, jako niedopuszczającego do choroby, to nie będziesz chory. Rozumiesz? Bo uzdrawiani jesteśmy mocą wypływającą z Jego śmierci i zmartwychwstania. Ale nie chorujemy za pomocą korzystania z mądrości. Rozumiecie różnicę? Można żyć tak, żeby się nie rozchorować. A można się rozchorować i zostać uzdrowionym. Okej. Okay. Chodzi o to, ile kosztuje złotówka. Chodzi o to, ile to kosztuje. I masa chrześcijan żyje właśnie w tej mentalności. To jest ich ratownik, to jest ich właśnie zbawiciel, wyciągający ich z kanału, właśnie poprawiający. Jest małżeństwo, to poprawia to małżeństwo. Znów człowiek idzie w kanał, znów poprawia, znów kanał, znów poprawia. Rozumiesz, o co chodzi? I tak żyje, to małżeństwo tak żyje. I dlaczego? Bo tam taki Jezus jest. Rozumiesz? Życie człowieka, kurczę, idzie sinusoidalnie. On ma takie sytuacje, a potem ma takie. On ma dołki, on ma górki. Jemu się chce, jemu się nie chce. Wiesz, o co chodzi? On ma takie. Jemu się raz chce, jemu raz się nie chce. Jak to raz się chce, a raz się nie chce? Nie rozumiem, co to jest chce i nie chce się. Chce mi się służyć, nie chce mi się służyć. Jak to dzisiaj nie chce służyć? A zastanowiłeś się, jak to jest, dlaczego tobie się nie chce służyć? Czy to w ogóle... Takie coś wziąłeś na warsztat. Dlaczego ja tak mam, że mi się nie chce? A czemu mi się nie chce? Co to w ogóle znaczy, że mi się nie chce? A ludzie tak przychodzą w ogóle, o, po prostu mi się nie chce. O. Ale jak to ci się nie chce? Przecież ty posiadasz możliwość, tak, funkcjonowania, tak, w ustawicznym Bożym chceniu. Jak ty myślisz, czy Bogu się nie chce? No,
Nie śpi, nie drzemie stróż Izraela. On nie wypoczywa od opieki, kurczę, rozumiesz, nad wszechświatem. On nie ma, kurczę, takiej chwili, ponieważ ja się zdrzemnę. Nie chce mi się na razie, kurczę, rozumiesz, to niech ich szlak trafi. A potem będę miał lepszy moment, to ja tych odnowię, zbuduję. Będą mieli teraz takie mózgi, im wsadzę w łby, to nie będą proszę ciebie robić dziwnych rzeczy. Wiesz, o co chodzi? Korpusy mogą mieć cienkie, byle łeb mieli wielki. Wiesz, o co chodzi? Zrobię z nich, ciebie jakąś tam planetę, jaka Wenus, na Wenus ich tam postawię z wielkimi łbami, człowieku, zero. 100% intelektu, nie ma żadnego problemu, tam nie będzie potrzebne nic. Oni nie dopuszczą do tych, w tych wielkich łbach te synopsy się tak nie połączą, żeby im się coś nie chciało. Bo w tych ich małych łbach to im się tak łączą, że on wstaje i on ma niechęć. Jak niechęć? Kurczę. Rozumiecie? My się nie zastanawiamy nad tym. Właśnie, czy istnieje taki poziom Jezusa, żeby mi się chciało ciągle? Czy taki Jezus w ogóle jest? Żeby mi się chciało, 24 godziny na dobę, żeby mi się chciało. Czy istnieje taki Jezus? Istnieje taki Jezus. Wywyższony. Wywyższony. Mówi, wszystkich do siebie pociągnę. Czyli co? Każdy ma możliwość zaczepienia się na takim Jezusie. Na takim Jezusie. Wiecie w ogóle, że zaczepienie się w ten sposób, zaczepienie się to eliminuje masę rzeczy z życia ludzi. Ludzie nie myślą o pierdołach, kurczę, rozumiesz, o jakichś głupotach. Nie myślą o tym, nie? Kiedy się wznosisz, to stare ginie i rodzi się nowe. Zawsze, rozumiesz? Wiesz, jak lecisz samolotem, to ziemia ci ginie. Robi się wszystko małe. Rozumiesz? Małe, bo się wzniosłeś. Pamiętaj, w stanie załamania, każdym stanie załamania, którym będziesz, będzie cię trzymać ziemia. Kiedy nie będziesz w ogóle miał mentalności wzrostowej, kiedy nie będziesz rozumiał, że twoim zasmarkanym obowiązkiem jest bycie wielkim. To nie jest, rozumiecie, co ja mówię? To nie jest alternatywa. Ja ci nie głoszę alternatywy teraz. Ty masz zasmarkany obowiązek bycia wielkim, bo cię inaczej ziemia będzie trzymać. Będzie cię trzymać za dupsko ziemia. Będziesz ciężki. Będziesz ciężko stąpał. Dlaczego? Bo nie rozwinąłeś sobie mentalności olbrzyma. Nie jesteś po co ja mam być olbrzymi? Mogę przeżyć życie tak. Możesz tak przeżyć. W ogóle można przeżyć życie pełzając. Można tak życie przeżyć. Tylko w ogóle, że to jest możliwe. W ogóle zobacz, wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. W ogóle każdy człowiek może w coś wierzyć. Proszę ciebie, no przecież zobacz, węże żyją, nic nie mają, nóg nie mają. Rozumiesz, o co chodzi? I one pełzają, żyją. No można żyć. Można żyć. Można być jak ślimak, dźwigać swój dom, kurczę, rozumiesz? I wiesz, wstaje, rozumiesz, wiesz, rozumiesz, popatrz teraz, oczyma ślimaka. W las, nareszcie w las na krawężnik. W las, wiesz, o co chodzi? I teraz co widzi? Chodnik. Wiesz, co? I rusza w swoją podróż przez chodnik. Rozumiesz, o co chodzi? I sobie idzie, no nie? Tydzień. On dojdzie tam, gdzie się kończy chodnik, rozumiesz, o co chodzi? Gdzie jest ten mały skrawek tej ziemi, zaraz przy domu. Kończy się chodnik, mały skrawek ziemi przy domu, gdzie szczą psy i koty. I on tam przychodzi i mówi, Kanaan. Mój Kanaan. Pokonałem chodnik. Rozumiesz? Nie dostrzegasz tutaj, proszę ciebie, analogii do wielu ludzi w kościele, szeroko pojętym? Targają swoje domy, nie mają nóg. Są miękcy, tacy kurcze, że tam palca w nich wsadzisz, rozumiesz? I byle jakie powierzchnie życiowe stanowią dla nich potężne pustynie, bo oni pełzają, cały dobytek na sobie niosą. Rozumiesz, o co chodzi? I idą. Kurcze, człowieku. Ale to są fakty. Symbol tego olbrzyma o glinianych nogach to jest symbol związany właśnie z tym, że chrześcijanin, on ma wyobrażenie bycia wielkim.
On ma wyobrażenie, tak? Ale on nigdy do tego nie dochodzi. Dlaczego? Dlatego, że on tego nie buduje. Co mnie obchodzą moje nogi? Właśnie jak to? Co cię nogi obchodzą? Zasady na ringu są bardzo proste. Nie wiadomo, jak wielki będzie kolos. Jeśli mu złamiesz kolano, rozumiesz, nogę w kolanie, a złamanie nogi w kolanie jest bardzo proste. Runie na ziemię. Największy wojownik runie na ziemię. Kolano jest kolano. Rozumiesz, co mówię? Tu się zaczynają mięśnie i tam są mięśnie. W kolanach nie ma mięśni. I ty i ja mamy takie same kolana. Rozumiesz, o co chodzi? To jest kolano. Wystarczy odpowiednio uderzyć, rozumiesz, i kolano pęka. W drobny mak i gość leży. I już nie ma, nieważne, że on waży 180 kilo, kurczę, rozumiesz, i ma wielkie łapy. Bo mu pękło kolano. Noga gliniana. Rozumiesz? Stąd analogia tego posągu. Musisz pielęgnować w umyśle swoją wizję, a pokonasz wszystkie przeszkody i trudności. Ty musisz się uprzeć na to, że jesteś wielki. Ty musisz się uprzeć na to, że to jest twoje powołanie. Ty przestań się pytać Boga, co ty masz robić. Ty w ogóle najpierw ustal, że masz być wielki. To jest twoje powołanie. Masz być wielkim człowiekiem. Masz być wielkim człowiekiem. Masz rozpościerać potęgę swoim życiem. Potęgę. To nie jest kwestia, co osiągniesz. Zrozum, to nie jest... Nie porównujemy osiągnięć. W ogóle to nie ma znaczenia. Nie porównujemy osiągnięć. Mówimy o tym, że każdy ma być wielki. Każdy ma być wielki. Każdy z nas. Zapamiętaj, twój wewnętrzny człowiek jest po to, aby uzewnętrzniał się w tym życiu. To tak jest zbudowane. Wszystko idzie od środka. Chcesz mieć wielkie życie? Musisz być wielki w środku. Nie będziesz wielkiego miał życia, jak będziesz mały w środku. Nie będziesz, kurczę, miał konkretnego życia, jak będziesz ślimakiem w środku, targającym cały swój dobytek, człowieku, na tych pleckach gumowych. Rozumiesz, o co chodzi? Nie będziesz. Co ty wyprowadzisz na zewnątrz? Co ty za ideę wyprowadzisz? Ślimacze idee, w których będziesz utrzymywał innych ludzi, jak konferencja, wyobrażasz sobie konferencja, potężna konferencja, reklama, jak być ślimakiem i nie zginąć. Dzisiaj jest masa takich rzeczy. Dzisiaj się za to kasę, kurczę, bierze, rozumiesz? Przychodzą coache i pieprzą ci 3 po 3 i biorą za to kupę szmalu, bo ludzie boją się żyć. I przychodzi coach i mówi, kurczę, takie rzeczy, rozumiesz, które... Człowieku, ja musiałem walczyć w podstawówce. Rozumiesz? Człowieku, miałem 6 lat, to chodziłem się zastanawiałem, jak ja przeżyję. Miałeś 6 lat? W moim wieku, jak się miało 6 lat i chodziło się do szkoły w podwarszawskiej miejscowości, gdzie kibel był na zewnątrz, trzeba było walczyć, jak się wychodzi, kurczę, na siku, walczyć. Trzeba było walczyć, człowieku. Bo tam w sali palili papierosy. Rozumiesz, ty miałeś 6 lat, ci musiałeś przemknąć. Bo człowieku, a jak się nie przemknąłeś dobrze, to dostałeś 4 kopy i 2 ściny. Rozumiesz, o co chodzi? Ty przychodziłeś załamany z powrotem na tą lekcję. Rozumiesz? Raz się zeszczałem w gacie, bo nie doszedłem. Wróciłem taki zaszczany z powrotem, proszę ciebie. Ta się na mnie stoi, człowieku, jak 1,5 nieszczęścia w tych drzwiach. Ona się na mnie patrzy. Ta pani Asia, co się stało? Sikałem się. Wiesz, o co chodzi? Babcia po mnie przyszła, człowiek sikał się. Wiesz, o co chodzi? Żlanie dostałem jeszcze, bo się sikałem, kurczę, rozumiesz? A ludzie nie rozumieli, że w ogóle powinni mnie nauczyć walczyć. Jak przejść z klasy 0 do kibla i nie zginąć? Rozumiesz, o co chodzi? Kiedyś tego życie uczyło. Dzisiaj tego uczą coachowie, kurczę, rozumiesz? Po $1000 za godzinę. Bo takie jest społeczeństwo zasrane. 666.
Człowiek do potęgi trzeciej, człowieku. Wszystko człowiek. Miękkie, słabe, cienkie. Kurczę, COVID, wszystkich zmiotło. Kurczę, Putin, wyprowadza się pół Polski. Człowieku, sranie w rondel lutowany. Wszystko się wali. Jestem słaby. Jak mam żyć, Panie? A Bóg się trzyma za głowę. Wywyższyłem swojego syna, aby wszystkich do siebie pociągnął. Nie rozumiesz analogii? Masz być wielki. Jak będziesz wielki, to COVID będzie mały. Jak będziesz wielki, to Putin będzie mały. Jak będziesz wielki, to recesja będzie mała. Wszystko będzie małe. Małe. Problemy będą małe. Dlatego trzeba, rozumiesz, ponieważ wszystko idzie od środka, to trzeba być wielkim, żeby stworzyć tą atmosferę wokół swojego życia. Ty sam siebie podlewasz. Sam siebie zasilasz. Tak zostałeś stworzony przez Boga. My jesteśmy trochę perypetuum mobile. Rozumiesz? Troszkę taki właśnie jest człowiek. Człowiek narodzony z Bożego Ducha to jest trochę perypetuum mobile. To jest samozasilająca się, kurczę, rozumiesz, konstrukcja. Produkuje od wewnątrz, uwalnia na zewnątrz i z tego w ogóle produkuje w środku schody, wyprowadza na zewnątrz schody i po tych schodach idzie do góry. Oto człowiek. Rozumiesz? Masa chrześcijan czeka na te schody. Boże, gdzie są schody? Gdzie są schody? Na tej konferencji są schody? Na tej? A tutaj drabina. Dobrze, może być drabina, Boże. Rozumiem? Idę po namaszczenie drabiny. Wejdę kawałek, wejdę. Tutaj, nie chodź, możesz wyprodukować potężne schody. To, co wewnątrz, to na zewnątrz. To, co wewnątrz, to na zewnątrz. Zacznij coraz lepiej się poznawać. Ty pozaglądaj tam, ty zobacz, co tam masz. Ty zobacz, jak tam jest materiał. Ty nie bój się tego materiału. Ty przestań uważać, że kurczę, ktoś ma lepszy materiał niż ty. Dlaczego ty uważasz, że ktoś ma lepszy? Dlaczego ty uważasz, że ktoś ma lepszy materiał niż twój? Jak każdy człowiek ma materiał odpowiedni do tego, żeby jego życie było wielkie, rozumiesz? Każdy człowiek ma ten materiał. Swój własny. Tak jak masz swój własny układ odpornościowy. Nie możesz patrzeć, że tamten jest odporny, ja nie jestem. Pożyczę sobie od niego. Przetoczę krew. Nie możesz przetaczać krwi, bo jesteś świadkiem Jehowy. Sam masz. To jest inteligentny dowcip. No właśnie. No właśnie. Dziękuję. Dawaj upust swoim talentom. Dawaj temu upust. Kurczę, ty masz to w sobie. Nikt tego dla ciebie nie ma z zewnątrz. Nie ma tego dla ciebie prorok, nie ma apostoł, nie ma nikt. Nikt nie ma tego dla ciebie. Nikomu Bóg tego nie dał i nie powiedział jemu, daj mu to później. Dostałeś to w genach. Jak cię On zrodził ze swojego ducha, to masz geny ducha. Masz ten układ w sobie, układ odpornościowy, system budowniczych. Rozumiesz, o co chodzi? Masz to w sobie. O zwycięzcę lub klęsce decyduje twoja wewnętrzna postawa. Nic więcej. Nic więcej. Jeżeli pragniesz się wznieść ponad przeciętność, to najpierw uwierz, że masz w sobie wszystko, co ci jest do tego potrzebne. W ogóle nie wzniesiesz się ponad przeciętność inaczej. Rozumiesz? Ja w moim życiu wznoszę się i będę się wznosił ponad przeciętność przez cały czas. I dlatego będę pociągał za sobą ludzi. Czyli oni będą mnie przeciętność będzie gonić. Zawsze. A to jest w ogóle niesamowite. W ogóle rozumiesz? Liderstwo w ogóle polega właśnie na tym, że człowiek podnosi się ponad przeciętność, a przeciętność w ogóle za nim biegnie i w ten sposób rośnie życie. Ale ty jesteś liderem swojego życia, ty musisz wyłazić poza przeciętność. Wtedy ci życie będzie rosło, rozumiesz, o co chodzi? Będzie ci rosło, nawet nie będzie wiedział kiedy. To wyszło, tamto wyszło. Czemu? Bo ty cały czas biegniesz ku górze, ty pociągasz wszystko do siebie. Im wyżej ty, tym twoje życie wyżej. Pojawiają się ludzie, sytuacje, kurcze, różne, jakieś nisze takie duchowe się pojawiają raptem. A raptem się w czymś znajdziesz, a raptem ktoś tam się pojawi, a raptem. Dlaczego?
bo do góry idziesz. Rozumiesz? Chcesz nazywać to przypadkiem? Nazywaj. Ktoś tu ładnie kiedyś powiedział, że przypadek to jest Bóg przechodzący inkognito. Rozumiesz? Przypadek. Prawdą jest to, że to ty idziesz do góry. Ale musisz zrozumieć, że ty masz możliwość, żeby iść do góry. A nie, ja teraz będę czekał, ja teraz będę to... Rozumiecie, o co chodzi? Będę czekał. Ostatnio oglądałem sobie taki film Copland z Sylwestrem Stallone, bo ja go lubię. Jest w ogóle film o tym, że tam w Nowym Jorku jest taki kawałek, taka dzielnica, gdzie policjanci sobie zrobili swoje domy i tak dalej. I on tam jest szeryfem. Jego historia polega na tym, że jak był małolatem, to na jego oczach samochód spadł z mostu do rzeki i on się rzucił do tej rzeki, wyciągnął dziewczynę z tego samochodu, ale przez to ogłuch na jedno ucho. I fajnie po latach, bo jego przez to do policji nie przyjęli, został tam jakimś tam podrzędnym szeryfem, właśnie nieważne, obejrzyjcie fajny film. Ale on taką fajną rzecz mówi, gada z takim drugim człowiekiem, to się, rzecz jest tam 30 lat później, tak? On mówi, wiesz co, dzisiaj nie skoczyłbym. A tamten drugi pyta, dlaczego byś nie skoczył, nie chciałbyś się poświęcić czy coś? On mówi, wiesz co, nie, zbyt długo bym się zastanawiał. On tam jest taka nostalgia, że on żyje w tym marazmie codzienności, w tej przeciętności i wiesz o co chodzi? On teraz nad wszystkim myśli 2 razy dłużej, 3 razy dłużej, 5 razy dłużej. Jakbym widział przeciętnego chrześcijanina, przemyślę to, przemodlę, popatrzę, zobaczę, sprawdzę, poszukam proroka. Ja to wszystko zbiorę. Patrzeć, minęło 6 miesięcy. 6 miesięcy minęło! Ty w ogóle wiesz, że to jest 6 miesięcy? 6 miesięcy? Co to w ogóle jest? 6 miesięcy? Czego, nie wiem, ciąża trwa 9 miesięcy. To jest 2/3 życia płodu minęło właśnie. Nie wiem, czy ty rozumiesz, co ja mówię, z jakiego porównania ci daję. Gość se myśli o tym, jakie ruchy zrobić 6 miesięcy. Dlaczego? Bo on nie wierzy w to, co jest w nim. I czeka, i się zastanawia, co mam zrobić, nasrać i podrobić. Masz w sobie moc! Zacznij ją wydobywać. Uwierz w to. Zobacz, jakie masz talenty, uwarunkowania, co ty jesteś za człowiek w ogóle. Zacznij się manifestować. Niech o tobie będzie słychać i widać ciebie. Rozumiesz? Nie poruszaj się przy tych krawężnikach życia, przy tych oszczanych trawniczkach. Nie łaź tamtędy. Nie bądź ślimakiem życiowym. Rozumiesz, o co chodzi? Bo nie na to cię Bóg stworzył. Bóg powiedział, twój dom jest w niebie, a nie na twoim garbie. Rozumiesz? Człowieku domy noszą, żeby nie zgubić. Zgubię, nie będę nic miał, będę ślimakiem bez domu. W ogóle, człowieku, ty nie rozumiesz, że noszenie domu cię wykańcza? Sam fakt noszenia tego domu na sobie cię wykańcza, ślimaku. Rozumiesz? Wyluzuj. Rozumiesz? W swoim umyśle możesz stworzyć każdą upragnioną wartość i codziennie koncentrować się na niej. Wszystko, tak każdą wartość możesz w sobie stworzyć. Czego ty się boisz? Dlaczego ty nie stworzysz jakiejś wartości w sobie? Jakiejkolwiek. Rozumiesz? Stwórz coś sobie. Zacznij się tym cieszyć już dziś. Powiedz, Boże, mam to. Boże, mam to. Boże, widzę to. Boże, rozumiem to. Halleluja. Boże, będę teraz to przeżywał. Boże, będę najarany na to. Halleluja. Ktoś powie, mitoman. Mitoman? Mitoman to jest szatan. To jest mitoman. Jemu się, kurczę, rzeczy wydawały. To w ogóle, rozumiesz, to jest urojeniowiec w ogóle. No. Szatan ma urojenia. No. Uronio, dokładnie, uronione zwycięstwo człowieku, rozumiesz, o co chodzi? Uroił sobie, urojona ciąża. On myślał, że wyda naród. W ogóle wiesz, o co chodzi? On se roi. Ale to, co ty tworzysz, to nie jest urojenie, to się nazywa proces twórczy.
tak? W tobie powstaje, tak? Element, który za chwileczkę wyjdzie na zewnątrz. On się wydostanie, urodzisz go, ty nie masz urojonej ciąży. Rozumiesz? Wydasz go na zewnątrz. Jeżeli budujesz coś, tak? Z Bożych wartości w sobie, to nie jest urojona ciąża, to jest prawdziwe. To prawdziwe. Ty budujesz to i ty to wydasz, urodzisz to. Tylko, rozumiesz? Zacznij w ogóle myśleć, że to się w tobie tworzy. Myśl o tym. Obracaj tymi wartościami. Jesteś stworzony do tego, aby przekraczać kolejne progi. Takie masz uwarunkowania, żeby kolejne progi przekraczać. Dlaczego w ogóle szatan nienawidzi ludzkości? Bo szatan nie jest stworzony do przekraczania progów. Nie wiem, czy wy mnie rozumiecie. Żaden z aniołów, łącznie z szatanem, nie posiada funkcji przekraczania progów. Dlaczego? Bo te istoty, tak, one posiadając 100% funkcjonalności intelektu, tak, one nie mają, jakby ci to powiedzieć, one się nie rozwijają. Żaden anioł się nie rozwija. One się nie uczą. Z jednej strony to jest błogosławieństwo, bo one mają potężną wiedzę i tak dalej, no nie? Ale one się nie uczą. One nie potrafią. Na przykład to nie są istoty, które posiadają wszechwiedzę, które posiadają w ogóle wszechinformacje. Tak nie jest. One mają potężny zasobnik informacyjny, ale ponieważ one się nie uczą, one nie mogą, tak, dalej się poszerzać. To jest niemożliwe. Anioł taki, jak został stworzony, tak jest. Zajmuje się tym od początku do końca. Rozumiesz, o co chodzi? Nie wiem, jak... Zobacz, człowiek to jest taka postać, że, nie wiem, pracuje w jakiejś pracy, na taśmie pracuje, pracuje na taśmie, potem w ogóle edukuje się, kończy z pracą na taśmie, idzie do innej, lepszej pracy. Anioł nie. Anioł jakby został posadzony jakiś na taśmie Bożej. Rozumiesz, o co chodzi? To jest zadaniowiec. Każdy anioł to zadaniowiec. Każdy. To nie są w ogóle filozofowie, to nie są, kurczę, rozumiesz, jacyś tam w ogóle malarze. W ogóle, absolutnie. To są zadaniowcy. Rozumiesz, o co chodzi? Produkuje coś, nie wiem, co produkuje. Na przykład miotły do zamiatania złota, tych pyłu złotego przy bramie dla tych chrześcijan, którzy olewali wzrost. Na przykład. No nie, miotły. Tam, miotła. On tak robi. Milion lat. Wiesz, o co chodzi? Czym się zajmiesz? Miotła. On tylko jedno umie, ten anioł, miotła. On wszystko wie o tej miotle, on ją zrobi, wyprodukuje miliardy mioteł zrobił, rozumiesz? Robi dalej miotły, do końca życia będzie robił miotły. Rozumiesz, o co chodzi? Nie wiem, jak to będzie, jak już nie będą potrzebne te miotły. Gdzie oni będą pracować? Co oni będą robić? Jak to przebranżować? Ja nie wiem. I tak naprawdę mnie to nie interesuje. Wiem jedno, one nie mogą się uczyć. Nie uczą się. Rozumiesz? One nie mogą się poszerzać. One nie mogą przekraczać granic. A diabeł, jak się jorgną, kurczę, człowieku, że ten byt ludzki to jest taka konstrukcja, że to może przekraczać granice, to on w ogóle... On dopiero się złapał. Słuchaj, Bóg się złapał za głowę, jak zaczęliśmy, nasi pra-pra-pradziadkowie zaczęli budować wieżę Babel. To Bóg się za głowę złapał. Mówi, no nie. Najpierw się złapał pierwszy raz za głowę, jak kurczę Adam z Ewą wywinęli ten numer bandycki, a drugi raz się złapał za głowę, jak oni to wieże pobudowali. Nie, mówi, nie, nie, teraz to już koniec. Teraz to by to tak budować, że się do nieba dobudują. Rozumiesz? To trzeba szybko zareagować. Widzimy reakcję, bo język im pomieszał. Okazuje się, że ta rasa, ta ludzka rasa, to jest taka petarda, że się w pale nie mieści. Rozumiesz? Co ty jesteś za rasa? Dlatego diabeł chce cię wykończyć. Bo niby on jest, kurczę, intelektualnie, kurczę, silniejszy niż ty, posiada o wiele większe doświadczenie, ale on się nie może uczyć. On nie może nic zmieniać w swoim życiu. On ma normalnie przesrane. Rozumiesz? On nic nie może zrobić. Nic. Podjął decyzję, kurczę, rozumiesz, to jest decyzja kompletna. Nie można go zbawić. Nie można go uratować. Sprawa jest zamknięta. A ty się możesz zmieniać, ty możesz robić ruchy. Odnajdź w sobie boskość. Odnajdź to w sobie. Znajdź w sobie boskość. Znajdź to w sobie. Przestań się spinać na tym, czego nie masz. Nie myśl o tym, ile ci brakuje. Nie krąż myślami wokół tego.
Bo to trucizna. Produkujesz truciznę dla własnego organizmu. To od ciebie zależy pokonywanie trudności, rozwiązywanie problemów i stawianie czoła wyzwaniom. Więc rób to i ciesz się z tego. Rozumiesz, że każde pokonanie przez ciebie problemu to powoduje, że stajesz się mądrzejszy? Większy. Rozumiesz, że przez pokonywanie problemów stajesz się większy? Każdy przeciwnik, którego powalasz, oddaje ci swoją energię. Każda sytuacja, którą pokonasz, oddaje ci energię. Oddaje ci energię. Diabła i demony obowiązuje prawo. Jeśli pokonasz demona, rozumiesz, to nie tylko przestaniesz być zdręczony. Rozumiesz? Ale pięciokrotnie wzrośnie twoja energia życiowa. Załap to. Każde wyjście z problemu podniesie twój zasób energetyczny. Nie myśl w tych kategoriach, ile jeszcze ma na mnie przyjść. Wiesz, o co chodzi? Załamani ludzie, kurczę. W piątek miałem przyjemność, z Karoliną sobie rozmawialiśmy przez telefon i miałem przyjemność, Karolina mówi, a jadę z dziadkiem, mówi, w samochodzie włączę na głośno mówiący. Włączyła swojego 90 lat dziadek z nią jechał. I porozmawialiśmy sobie między innymi z dziadkiem i ja sobie pytam, jaki fajny człowiek, ma 90 lat, rozumiesz, w ogóle zadowolony z życia, rozumiesz, o co chodzi, lubiący ludzi, trybiący wszystko od A do Z, mówię, w ogóle, jaki fajny facet. W ogóle nie z tej epoki. Jakże różniące się od tej epoki, w której się słyszy tylko to, tak, ile ja mam trudności. A ludzie przeżyli jedną wojnę, drugą wojnę, proszę ciebie, masę wojen w trakcie pokoju, rozumiem, o co chodzi, przeżyli to wszystko i o, szczęśliwy jest on. Rozumiesz? Szok. Ale właśnie o tym to pokazują czasy ostateczne, że ludzie coraz bardziej są degradowani, tak, w miejsce słabości. Spadają w te miejsce. List Jakuba 1:2. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy różnorodne próby przechodzicie, mówi Jakub. On nie mówi, dacie radę, on nie coachuje. Nie wiem, czy wy zauważyliście tutaj, to nie jest coaching. Absolutnie. To nie jest powiedzenie, dacie sobie radę, będzie dobrze. On mówi, poczytujcie sobie za najwyższą radość, tak? Gdy macie dojazd. To nie jest duszpasterz, do którego się przychodzi i się mówi, kurczę, no Artur, naprawdę, wiesz, jest ciężko, nie? Jestem, wierzę, ale nic nie widzę. Nie widzę, nie daję rady, Artur, naprawdę... Po prostu, no nie mogę, nie mogę. Nie wiem, co zrobić, nie? Pomóż. Jakub nie miał funkcji duszpasterskich. Ja bym nie chciał, żeby moim duszpasterzem był Jakub. Znaczy, może bym nie potrzebował duszpasterza wtedy od razu. Jakbym był w kościele, którego on jest pastorem, rozumiesz? To by było bardzo... Przyszedłbym z problemem, ale dobrze, to ciesz się teraz. Wyobrażasz sobie, przychodzisz, twoim pastorem jest Jakub, siedzi sobie tam na drugim piętrze, przychodzisz do niego na spotkanie, normalnie się umówiłeś, wchodzisz i mówisz, kurczę, mam taki problem, słuchaj, problem polega na tym, że to mi nie wyszło, to nie, że... I on wtedy wstaje i włącza, proszę ciebie, na YouTubie technoostre, nie? I mówi, dawaj, lecimy. A ty w ogóle, wiesz, załamany jak stary dach, a mówię, lecimy! A co, ale jak to robimy? Mamy balet. Chodzi o to, że bardzo dobrze, że masz źle. W ogóle zróbmy imprezę. Chciałbyś takiego, kurczę, duszpasterza? Ale tak. Ale mówi, bo my to czytamy jako, i to jest archaiczne takie, poczytujcie sobie za wielką radość. To o to chodziło. On naprawdę uważał, że należy się cieszyć, jak jest ciężko. On naprawdę to napisał. On to powiedział i to spisali. Rozumiesz, to jest w twoim Piśmie Świętym. To jest w piśmie napisane. Co robić, jak jest ciężko? Zacząć imprezować. Nie, rozumiecie co? Przecież to jest jaśnie nie można. Nie powinniśmy robić imprez,
z fajnych powodów, urodzin czy czegoś, wiesz o co mi chodzi, powinniśmy robić imprezy, jak jest ciężko. Zróbcie, błagam was, weźcie to, potraktujcie jako proroczą informację. Będzie ci ciężko, przedzwoń do dwóch, trzech osób z kościoła, mówi, dawaj, słuchaj, musimy poimprezować, rozumiesz? Musimy poimprezować, generalnie o to chodzi. A co to za impreza? No wiesz co, okradli mnie. A ile ci zabrali? No wiesz co, w zasadzie mam 50 zł, no nie, to akurat starczy mi na pizzę. Mówię, w ogóle lecimy. Dokładnie, nowożytne chrześcijaństwo by chciało wyrwać Jakuba, kurczę, rozumiesz, z Pisma Świętego. A on trąbi proroczym głosem. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, czy to nie jest do ludzi ze świata, zauważyliście? Gdy rozmaite, tak oryginał mówi, różnorodne próby przechodzicie. On mówi w ogóle, rozumiecie, co to słowo do nas mówi? Żebyśmy ustawili odwrotnie swoje głowy. Dlatego jest tysiące lat wcześniej mędrzec Salomon powiedział tak. Lepiej iść do domu żałoby niż do domu wesela. O co tu chodzi? Tu nie chodzi, żeby się załamać. Tu chodzi o to, rozumiesz o co chodzi? Żeby zrobić imprezę w prosektorium. Rozumiecie, o co tu chodzi? Gdzie idziemy na imprezę? Na cmentarz. Najlepsze imprezy są na cmentarzu. To musi być twoje wyznanie. To musi być twoje wyznanie. Najlepsze imprezy mam na cmentarzu. Najlepsze imprezy mam na cmentarzach mojego życia. Najlepsze imprezy. Baluję na cmentarzach. W tym momencie zupełnie odwraca się, rozumiesz? Przecież jak ty zaczynasz trenować taką myśl, tak? To zaczynasz totalnie inaczej, tak? Składać całe moduły myślowe, co spowoduje, że ty zupełnie inne rzeczy uwolnisz na zewnątrz. Kurczę. Gdy pojawia się problem, to ciesz się z tego, że zaraz go rozwiążesz. Jak pojawia się problem, to niech to będzie dla ciebie informacja, że już zbliżają się wakacje. Już morze blisko. Wiecie, jak się jeździ nad morze i się czuje zapach morza. Już jedziesz i tak czujesz, o, już morze jest, nie? Bo wygląda, że pamiętam, jak byłem dzieciakiem, jechało się, to wyglądałeś już tam morze, gdzie to te morze, wiesz o co chodzi. W Szczecinie jest morze. To jest jedyne miasto w Polsce nad morzem bez morza. Wiem, zgadzam się z tobą. Takie funkcjonowanie tylko udoskonali twój umysł. To doprowadzi do manifestacji mocy i doświadczenia jeszcze większej boskości w twoim życiu. Czemu? Bo on, idąc w dobrym towarzystwie w stronę Jerozolimy, zaczyna z nimi pogawędkę i mówi do nich tak. Oni się całkiem dobrze czują tam. W ogóle tak, na jedzeniu już teraz, te cuda widzieli, chleby, wszystko wiadomo, możemy kręcić, uzdrawiamy chorych, wypędzamy demony. Rozumiesz, jest jazda, kończy się trzeci rok jego służby. No nie? A on idzie i z nimi pogawędki zaczyna. W Jerozolimie Syn Człowieczy będzie ukrzyżowany. A im kopary opadły. Kopary im opadły. A on idzie w ogóle. A nie smućcie się, wstanie z martwych. Ty... A już było tak pięknie. Atmosfera ogólnie była genialna. Rozumiesz? Oni już wiedzą, że wypędzają demony, uzdrawiają chorych. Naprawdę, kurczę, jest nieźle. Rozumiesz? Zebrali już trochę doświadczenia. Tu mają Pana. Może niektórym z nim wchodził po głowie. Może jednak, kurczę, rozumiesz, wywali tych Rzymian. Będziemy mieli króla znajomego. Rozumiesz, o co chodzi? Bo już z nim chodzimy trochę, już się trochę znamy. Wiesz? Wszystko idzie pięknie. Nie, on mówi, Syn Człowieczy będzie w Jerozolimie ukrzyżowany. Umrze, zabiją go. Od razu im wszystko spadło. Wszystko im spadło. Jak tam mieli trochę wina, to już nie było. Proszę ciebie, mówili, nie, to na trzeźwo nie przejdziemy tego. Że lubili popić, bo wiemy. No tak, na to są dowody biblijne. Oni lubili popić.
to jest takie... Przepraszam, w kościele katolickim jest takie duszpasterstwo alkoholików, czy tam jak to się nazywa? Nie duszpasterstwo, tylko apostolstwo. Apostolstwo. Apostol to się tak nazywa, no. Apostolstwo alkoholików, że to, czy antyalkoholików, już nie wiem. Generalnie chodzi o tam, że to jest w strasznej pogardzie, nie? Ale to nieważne. Księga Sędziów 3:1-2. Są narody, które Pan pozostawił w spokoju, a to jedynie w tym celu, aby późniejsze pokolenia synów izraelskich nauczyły się prowadzenia wojny. Księga Sędziów 3:1-2. Jak będziesz zadawał Panu pytania, czemu to ci się w życiu przydarzyło, Księga Sędziów 3:1-2. I Bóg do ciebie powie, są, dziecko moje, takie sytuacje, które pozostały w twoim życiu, abyś nauczył się walczyć. Abyś wydobył z siebie potencjał, który ja w tobie złożyłem. Bóg nie wystawia na próbę, ani nie uczy przez doświadczenia. Chodzi o to, że to jest mądrość. On pozostawił im pewne narody, których oni w pierwszej linii uderzeniowej nie mogli wyciąć. A wycinali o wiele większe. A pewnych nie mogli. Bóg mówi, potem prorok zadawał pytanie, ale o co chodzi, Panie? Bo to jest jakaś odpowiedź na pytanie. Dlaczego? Dlaczego oni są? Czemu my nie możemy ich, kurczę, zmiażdżyć? Żeby wasze pokolenie nauczyło się prowadzić wojnę. Jakie efekty dzisiaj Izraela? Widzicie Izrael, co to jest za państwo? Tam każdy człowiek umie walczyć. Każdy człowiek umie walczyć. Przeciętny Izraelita nie zadaje sobie pytań dzisiaj. Nie ma takich pytań. Dlaczego? Rozumiesz? Dlaczego na nas napadli? Jak tam widzą w wiadomościach, że ktoś na nich napadł, to otwierają szafę, wyjmują M16, rozumiesz, o co chodzi? I idą zatłuc tego, kto napadł. Izrael jest informacją proroczą, że tak się żyje. Nie zadaje się pytań, dlaczego tak mam, czemu mi tak ciężko, a dlaczego się urodziłem w takiej rodzinie, a dlaczego do tej pory jeszcze, kurczę, mi się nie udało. Izraelita nie zadaje takich pytań. Izraelita wyciąga karabin, mówi, idziemy wytłuc tych, którzy na nas napadli. Bo co? Bo umiemy. Bo u nas stoi, proszę ciebie, w barku, proszę ciebie, 12-letnia whisky, rozumiesz? Leczą, proszę ciebie, placki szabatowe, tak? I dwa granaty. Normalny barek Izraelity. Trzeba patrzeć z perspektywy Bożej. Gdy rozwiązujesz problemy, to cię to uszlachetnia. Stajesz się silniejszy i bardziej niezależny. Stajesz się dumny ze swoich osiągnięć. Ktoś mówi, Arturze, jak mam osiągnąć wysokie poczucie własnej wartości? A on mówi, stocz trochę walk! Stocz trochę walk z orężem Bożym w ręku. Zobaczysz, jak ci skoczy poczucie własnej wartości. Urwij łeb paru smokom. Ocal parę księżniczek, rozumiesz? Zobaczysz, jak skoczy ci poczucie własnej wartości. Zobaczysz, kto ty jesteś. A nie będziesz się taplał, jak taki się czuję, taki właśnie. Rozumiesz, o co chodzi? Weź się rusz. Widziałeś kiedyś w ogóle na jakimś filmie w średniowiecznym, że na przykład przychodzi rycerz, zbroja 32 kilo, miecz, przychodzi do swojego księcia, podnosi przybicę, mówi, że książę, naprawdę nie jest łatwo. Są smoki, czarownicy, gorąco w tej zbroi. Tak ciężko się ruszać. No i te księżniczki nie tak bardzo już takie się po wieżach pochowały, a fryzury mają różne. Nie każda jest rozpunka. Wejść, wiesz jak jest. Jesteś rycerzem. Gówno mnie to obchodzi. 5 lat temu
klęknąłeś przed moim majestatem, położyłem na ciebie mój miecz, tak? I powiedziałem przy świadkach, że jesteś szlachetnym rycerzem. Idź i walcz. Rozumiesz? Idź i walcz. Jakoś kiedyś nie mieli ludzie tak niskiego poczucia własnej wartości jak dzisiaj. Jakoś to im bliżej przyjścia Jezusa, tym większe niedowartościowanie u ludzi. Czemu? Bo ludzie nie chcą pokonywać swoich problemów. Oni chcą, żeby ktoś za nich pokonał te problemy. Chcą, żeby to w ogóle się stało jakoś z zewnątrz. I mówią, no przecież łaska, no właśnie łaska. Właśnie zrozum, że masz oręż łaski, możesz na luzie do tego podejść, na luzie. Wy czytacie takie teksty, jak jest napisane, i wziął włócznie i wywinął nad tam, nad stoma, dwustoma. Czyli no jak z włócznią można wywinąć nad stoma, dwustoma? No błagam cię, co to jest włócznia, no? 1,80 m kija, koniec ostrza, nad czym ty wywiniesz, nad trzema? Rozumiesz, o co chodzi? Czwarty cię zdzieli w łeb. Rozumiesz? Tam musiało być coś większego. Ci ludzie, którzy szli w pole walki z tymi włóczniami, oni musieli wiedzieć, Jahwe jest ze mną, Jahwe jest ze mną, Jahwe jest ze mną. On wiedział, kto z nim jest, jak on szedł tą włócznią wywijać. Dlatego padały te setki. Bo Bóg aniołków swoich posyłał i aniołkowie robili robotę. Rozumiesz, o co chodzi? Aniołki. Gdy pokonujesz problemy, to uczysz się szacunku do dóbr materialnych, do tych rzeczy, które są wokół. Szanujesz je. Ludzie chcą mieć pieniądze, a nie szanują pieniędzy. Ale dlaczego ty pieniędzy nie szanujesz? Bo to jest pieniądz, to jest tylko pieniądz. Nie, to jest aż pieniądz. To jest aż pieniądz. Ja jak oglądam pieniądze, to ja widzę w tych pieniądzach zbawione dusze, uratowanych ludzi, uzdrowionych, rozumiesz, o co chodzi? Ja to widzę w moim portfelu. Nie wiem, co ty widzisz w swoim portfelu. Co ty robisz, jak ty przywracasz, kurczę, rozumiesz, banknoty? Co ty tam widzisz? Ja widzę takie rzeczy. Ja widzę moją wielkość. Ja, patrząc w mój portfel, widzę moją wielkość. Rozumiesz? Ja pieniądze traktuję jako oręż łaski od Boga. Dlatego ja tworzę mentalność bogacza wewnątrz mnie. To jest oręż. Oręż. Rozumiesz, o co chodzi? Oręż. To nie jest na przeżycie. Co to jest na przeżycie? Co to jest przeżycie w ogóle? Nie wiem, czy przeżycie? To tylko jest... Ja byłem złodziejem od 17 roku życia. Co to jest przeżyć? Przeżyć? Przeżyć to jest proste jak drut. Człowieku. Proste jak drut jest przeżyć. Rozumiesz? Tyle jest leszczy na świecie, kurczę, że się w pale nie mieści, człowieku, rozumiesz? Sami ci przyniosą pieniądze. Człowieku, nastraszysz, pochuczysz, człowieku, wiesz, o co chodzi. W zębach przyniosą. Co? No można straszyć. Człowiek dzisiaj jest tak podatny na w ogóle lęki. Słuchajcie, bez kitu, żeby ci nie świadku, żeby oni nie wprowadzili tej korony u bandziorów, no nie? To dzisiaj, rozumiecie, miasto by pochłonęło ludzi. Pochłonęłoby ludzi. Dzisiaj w życiu to, co się stało na Starówce, że się tam zbuntowali w ogóle restauratorzy przeciwko, kurczę, rozumiesz, bandziorom, to by nie nastąpiło nigdy. Rozumiesz? To jest w ogóle, bo to jest efekt, to, że oni wyginęli, ten gatunek, rozumiecie, wyginął, bo to dzisiaj by w ogóle zmiażdżyli Warszawę. Zmiażdżyliby Warszawę. Nie wiem, czy wy rozumiecie te rzeczy. Gdyby funkcjonowały grupy przestępcze tak, jak funkcjonowały lat temu 30, rozumiecie? O, na przykład nie byłoby LGBT na pewno. Albo nie było tych, ale w ogóle by nie było tych rzeczy. Jakie marsze LGBT? No marsze LGBT, przyszliby, spalili im wszystko. Cudzoziemcy, żeby byli? Rozumiesz, o co chodzi? Chyba, że w ten sposób. Granice, żeby na granicy, człowieku, oni z cyzorykami dziugali żołnierzy? Proszę cię. To by była piątka, dziewiątka, rozumiesz? Chłopaki od strony, kurczę, rozumiesz, białoruskie by podjechali, za ryj zawinęli wszystkich, rozumiesz, i to wszystko, no nie? Co? Albo obozy pracy by zrobili.
Wtedy, kurczę, w tamtych czasach się robiło wszystko, co się w ogóle mogło w tym kraju i to bardzo łatwo przychodziło, rozumiesz? Dzisiaj to by w ogóle łyknęli to wszystko, bo to jest... Już, nie, zobaczcie, ja wam też, proroczek, chcę coś pokazać. To jest 30 lat różnicy bliżej przyjścia Jezusa. Wiecie, co się stało? Społeczeństwo polskie, rozumiecie? Ono w ogóle zostało wykastrowane. Mamy wykastrowany naród. Wykastrowany naród. Pokazał to COVID, pokazały to inne rzeczy. Rozumiesz? Kurczę. Co to jest w ogóle przeżyć? Rozumiesz? Tu chodzi o to, żeby swoje życie uczynić kompletnie zwycięskim. Pamiętaj, to co łatwo przychodzi, to łatwo roztrwonić. To, co łatwo przychodzi, łatwo roztrwonić. W ten sam sposób podchodzimy do ludzi. Nie ratuj ustawicznie ludzi. Daj im szansę na ich własny rozwój. Ciągła pomoc działa destrukcyjnie. Osłabia charakter. Dokładnie. Tworzy niewolnicze psychiki. Gdy człowiek przezwycięża trudności, to rośnie. Gdy człowiek przezwycięża trudności, to rośnie. Gdy ktoś nie doświadcza przeszkód i nie jest mu znana walka z nimi, to będzie rósł w bok. Patologicznie. Tak jest skonstruowana w ogóle ziemia. Dlatego została nam dana łaska, żebyśmy mieli narzędzia, tak? Aby gładko i lekko toczyć nasze życiowe boje. Gładko i lekko, ale musimy je toczyć. Każda mądra wilczyca, czy kurczę, rozumiesz, tygrysica, ona bierze swoje małe na łowy. Ona nie zabija zajączka. Ona go, kurczę, gryzie w nóżkę. Zajączek kuleje, rozumiesz? A małe wilczki przychodzą i go rozszarpują. Od małego to robią. Rozumiesz, o co chodzi? Od małego. To jest w naturze zwierząt. Co robi matka? Poszła, nadgryzła. Co zrobił Jezus? Zadał szatanowi śmiertelną ranę. Szatan jest ranny. On nas nie wypuścił do boju. Zobacz, Jezus nas nie wypuścił do boju na naładowanego testosteronem, kurczę, kafara. On go nadgryzł, zadał mu śmiertelną ranę, zranił go i powiedział, a teraz dzieciaki, dobijcie szmatę. My mamy dobić szmatę, a nie myśleć, proszę ciebie, on wychodzi na ładunek, on nie robi, rozumiesz? Tylko siedzi zesrany przede mną i przed tobą, rozumiesz, co on robi? Tylko ponieważ jest zawodowcem w kłamstwie, to on nam wkręca, że on jest w ogóle FIFA Rafa. Buja się, a tak. Buja się jak stary autobus, rozumiesz, o co chodzi. Natomiast on jest ranny. Zobacz. 3 dni Jezus przebywa w zaświatach. Rani go. Tam następuje walka. To on się zderzył z tym kafarem. Jezus się zderzył w ogóle z szatanem. On go uderzył. Potem co masz napisane w Księdze Objawienia? Jak przychodzi bestia, co ma bestia? Ranę! Przychodzi ranna bestia. Wychodzi z zaświatów ranna bestia. To nie wychodzi kozak, to wychodzi ranna bestia. Ranna. Wiesz, co się robi z ranną bestią? Wali się w ranę. Jak się wali diabła w ranę? Realizując Boże prawdy w swoim życiu. Zrozum, każda funkcjonowanie w jakiejkolwiek prawdzie w twoim życiu to jest walenie go w ranę. Rozumiesz? W ranę. Atandzi. Chodzi o to, że walimy w ranę. My nie walimy po twardych rzeczach. Wiesz, o co chodzi? Walimy tam, gdzie jest słabe. Walimy w miękkie. Dlaczego? Bo tego nas nauczył Bóg. On powiedział, dzieci, to ja dla was to zrobiłem, ale nie mogę go... Wielu chrześcijan pyta, czemu szatan nadal jest? Żebyś go tłukł. W ogóle rozumiesz? W ogóle, a ja nie jestem taki sadystyczny.
No i ty nie jesteś sadystyczny, proszę ciebie, a Jezus jest sadystyczny. To sadysta Jezus. Ja mam na to dowody biblijne, że to jest sadysta. On zadał śmiertelną ranę mu. Patrz, nie dobił go. Nie jest humanistą. Normalnie to by go dobił. Mówi tak. Zranię go tak, że się zesra piekielnym ogniem. A potem wyślę na niego moje dzieciaki. Niech go powoli obdzierają ze skóry. Pomalutku. Pomalutku. Mamy na to dużo czasu. Kawałek po kawałku. Rozumiesz, o co chodzi? Nie heblem, tylko takim zdzierakiem, kurczę, do odcisków. Delikatnie. Pasek za paskiem. Weź to pokochaj. Nie humanizuj sobie środka. Pokochaj to. On jest na to stworzony. Szatan jest stworzony do tortur. Jego trzeba torturować. Na sądzie będziesz go musiał torturować. W ogóle rozumiesz to? Jak ty wypędzasz demony? Przepraszam, co ty w ogóle masz? Przepraszam bardzo. Do tych z was, którzy wypędzacie demony. Co wy macie za podejście do demonów? Kim dla was demony są? Co to jest dla was demon? Jak wy traktujecie demony? A może potem dziwicie się, że demony nie wychodzą? W różnych sytuacjach. Normalnie by wyszły, a nie wychodzą. Czemu? Bo ty się wokół być może wobec tych demonów zachowujesz jak humanista. A ty się musisz zachowywać jak sadysta. Tobie w ogóle, jak czytasz Stary Testament, bardzo cię proszę, czy tobie się nie rzuciło w oczy w ogóle te sadystyczne podejście Boga, jeżeli chodzi o temat wytycznych dla Izraela? Mówi tak, wytniesz do nogi mężczyzn, kobiety, dzieci, zwierzątka. Dzisiaj ludzie mają zwierzątka, wiesz o co chodzi? A Bóg mówi, wchodzicie do miasta, to mało, że zabijecie wojowników. Zabijecie ich żony, zabijecie ich dzieci i zabijecie ich maskotki domowe. Prorok Samuel, kiedy Saul miał Agaga i jego ekipę, kurczę, wyciąć, ale Saul tego nie zrobił, bo był humanistą, zamknął ich w chlewku i układał sobie, rozumiesz, polityczną konstrukcję z nimi. On zamierzał ich wypuścić, on zamierzał, żeby oni mieli swoje państwo, a on zamierzał uczynić ich lennikami. I wchodzi prorok Samuel. I zawsze proroka Samuela człowiek sobie wyobrażał, taki dostojny facet z siwą brodą, taki trochę Gandalf. Bardzo, bardzo taki mądry, od dziecka słuchający Boga Jahwe i on sobie wchodzi, w ogóle wie, o co chodzi. Tylko nie wiem, czy zauważyliście, prorok Samuel to był ciekawy prorok. Jak on wchodził do jakiejś miejscowości, to jest tylko o jednym proroku taka informacja, to na jego, na informację, że on wchodzi do miejscowości, wybiegała grupa ludzi, którą wysyłali starsi tej miejscowości i pytali tak, co przynosisz, pokój czy wojnę? Tam wszyscy mieli sranie przed tym prorokiem. I to jest jedyny prorok, który tak działał w ogóle w Starym Testamencie. I on tak sobie przyszedł do obozu Saula i mówi, a co tam za dźwięki dochodzą? Za beczenie słyszę, jakieś kurcze owce, jakieś dźwięki. A mówi, a mam tam Agaga, ten w ogóle polityk, wiesz o co chodzi? Mam Agaga, kurcze, rozumiesz? A mówi, no jaka Agaga? Miałeś jej pozabijać, wyprowadź go. I ten prorok pański mówi, daj mi miecz. Przycisnął go do ziemi, i na oczach Izraela ściął mu głowę. Mówi, tak mają kończyć wrogowie Izraela. Oddał miecz i poszedł. Zaprorokował. Jak on tam do nich zaprorokował? On nie powiedział do nich, wszystko wam się uda naprawdę. Jesteście zwycięzcami. Potęga Boża jest z wami. On urżnął łeb wrogowi Izraela. Zrobił to fizycznie. Bóg jest sadystyczny. Dla tych, którzy nie są Jego. A kochający dla tych, którzy są Jego. Rozumiecie, co to jest ambiwalentna postać. Tyle lat to tłukę do głów. Nie daj Boże wpaść w ręce Boga żywego, nie będąc w Chrystusie. Rozumiesz, o co chodzi? To ten ścierak, kurczę, rozumiesz, do tych odcisków to jest drobiazg. Przez największą rozpierduchę w Piśmie Świętym, rozumiesz, to robią Boży aniołowie.
To jest ciągle największa rozpierducha. To on wysyła swoich aniołów, żeby wybili dzieci w Egipcie. Nie, w ogóle otwórzcie oczy. Bądź sadystyczny dla szatana. Przyjmij mentalność sadysty w stosunku do demonów. Idziesz uwalniać ludzi, to wjeżdżaj w diabła. Rozumiesz, o co chodzi? Wjeżdżaj w niego. Wjeżdżaj w niego całym swoim potencjałem. Ale najpierw zrób to, proszę ciebie, z twoimi prywatnymi demonami. Osobistymi. Pamiętaj, gdy ktoś nie doświadcza w przeszkód i nie jest mu znana walka, to on będzie rozkrzywo. Pomagaj, ale mądrze. Nie należy w ludziach wyzwalać akceptacji niedostatku, lenistwa, apatii, obojętności. To nie należy w ludziach. Człowieku, no, ktoś jest ubogi. Rozumiesz, że to ci... Ubogi to jest nawet złe słowo, jest biedny, ciągle jest biedny. I teraz ciągle mu się pomaga tej osobie. Wiecie, co to znaczy? Niewerbalnie akceptujemy, czyli podpisujemy się pod jego biedą. Niewerbalnie mówimy do niego tak, rozumiemy cię, jesteś biedny, jest ci trudno, rozumiemy cię, jesteś biedny, jest ci trudno. Cały czas proklamujemy to jego życia. Rozumiemy cię, jesteś biedny, jest ci trudno. Czy ludziom się pomaga po to, żeby stanęli na nogi? Z pierwszego kościoła nas wyrzucili dlatego, bo chcieliśmy postawić ten dom, chcieliśmy opustoszyć dom dla bezdomnych. Taki mieliśmy plan. Chcieliśmy, żeby bezdomni urośli w Chrystusie, tak? Żeby sobie wyrobili dowody osobiste, żeby poszli do roboty, budowali swoje życie i wyszli z tego domu dla bezdomnych. Tylko wtedy okazałoby się, że kto? Kadra domu dla bezdomnych jest bezrobotna. To kadra nas wypędziła z kościoła. Bo to był ich teren. I prowadzili dalej tam kościół bez nas. Ja to byłem taki zagotowany, jeszcze byłem mało dojrzałym człowiekiem. Mówię, sforsuję te bramy tam, w ogóle. Wjadę tam normalnie na ten teren, ale nie, mówię, przecież zadzwonią po policję. Mówię, zamkną mnie, mówię, dobra, wezmę dwie kolumny, 80, postawię przed bramą, będę tam głosił dobę. Mówię, będę głosił dobę, kurczę, nie, mówię, zawiną mnie sprzed tej bramy. Mówię, no człowieku, nie mam jak się do tego, co ja mam zrobić, wiesz, co ja mam zrobić po prostu, nie? Jak się dopiero dowiedziałem, co mam zrobić, to po prostu mi przeszło. Chodzi o to, że oni chcieli, żeby ci ludzie byli bezdomni. Wiecie, o co mi chodzi? Żeby byli słabi, żeby byli cięcy, kurczę, rozumiesz, o co chodzi. I kiedy my stwarzamy ludziom takie środowisko, to ludzie tacy są. Słabi, cięcy. Ludziom trzeba pomagać. To nie o to chodzi, że nie pomagać. Ale pomaganie ma jeden cel. Pomaganie to nie jest utrzymywanie człowieka w systemie egzystencji. Pomaganie to jest inwestowanie w człowieka, aby człowiek stanął na nogi. Najpierw dajesz rybę raz drugi, potem już dajesz wędkę. Ja nie umiem łowić, ja cię nauczę. Teraz zamiast ryby dostaniesz... Ale możesz mi dać rybę? Nie, będziemy bez ryby uczyć się łowić. Posiedzę na głodniaka z tobą przy tej... Ale może byśmy rybkę... Nie zjemy żadnej pieprzonej rybki. Będziemy siedzieć na głodniaka, uczyć się łowić, nauczę cię łowić, a potem będziesz sam łowił. A teraz posłuchaj. Jak już się nauczysz sam łowić, będziesz mi przynosił 10% twojego połowu. Dlaczego? Bo kapie z tego. Święty haracz. Gdybyś się nauczył, rozumiesz, że wiedza kosztuje. Naucz się, że wiedza kosztuje. A to ty nie jesteś taki altruista. Zostaw altruizm Jezusowi. Ja jestem profesjonalista. Stawiam ludzi na nogi. Ja z te stawiania ludzi na nogi odpowiem przed Bogiem. Rozumiecie? Nie za stworzenie Greenpeace'u czy innych rzeczy. Greenpeace takie wieloryby wyciągają, nie mają co robić. Wegetarianie różni. Pamiętaj, wszyscy ludzie są stworzeni do pracy. Oni to umieją. I każdy odpowiada za swój rozwój przed społeczeństwem. Rozumiesz to? Ludzie żyją w społeczeństwie i mają odpowiedzialność przed społeczeństwem.
Ludzie mają być coraz bogatsi, coraz więksi, coraz potężniejsi, żeby społeczeństwo było coraz bogatsze, coraz większe, coraz potężniejsze. To jest normalna sprawa. Każdy też ma możliwość opierać się na sobie, a nie na kimś. Każdy człowiek ma taką możliwość. Rozumiecie? Nie istnieją, jak człowiek jest dorosły, nie ma takich ludzi, którzy potrzebowaliby tego. Chyba, że są to jednostki stricte chore, jak najbardziej, to one się teraz zaliczają do tych osób, które nie potrafią sobie poradzić. I zajmujmy się nimi, amen. A to jest naprawdę niewielka ilość ludzi. Niewielka ilość ludzi. Gdy polegasz na sobie, będąc zjednoczonym z Bogiem, to polegasz na Bogu. Rozumiesz, co powiedziałem? Gdy polegasz na sobie, będąc zjednoczonym z Bogiem, to polegasz na Bogu. To jest jeden do jeden. Nie istnieje coś takiego. Rozumiesz, o co chodzi? Że kiedy jesteś zjednoczony z Bogiem, wierzysz w to, że Bóg cię prowadzi, że gdy polegasz na sobie, to tam nie ma Boga. Nie ma takich rzeczy. Nie polegamy na rządzie, nie polegamy na innych ludziach, ale na Bogu. Ja to już ostatnio powiedziałem, że rząd nie da ci nic innego, czego ci wcześniej nie zabrał. Nie ma takiego rządu. Ludzie idą do rządu, żeby rząd coś im dał. Że rząd musiał to zabrać. Najpierw zabrali. Za pomocą czego? No, VAT-u na przykład. Taka zbrodnia narodowa, VAT. Co to jest VAT w ogóle? W ogóle rozumiecie, że to jest bezbożność? Normalna bezbożność. To jest kurczę coś, haracz, to jest coś w ogóle, nie, ja nie wiem, co to jest. Jest i tyle. I teraz musisz to realizować, bo inaczej to będzie, to jest zbrodniarzem. Ty jesteś zbrodniarzem. No tak. I wszyscy płacimy VAT. Rozumiesz? No ale to przynajmniej on jest uczciwy. W tym względzie. Mówi, dobra, musisz mi pożyczyć ci kasę, jak mi oddasz dwa razy tyle. No przynajmniej to jest takie jasne. W ogóle pożyczyć, nie pożyczyć, wiesz, o co chodzi. No a tutaj nie ma. Tutaj rośniesz w naszym kraju i musisz płacić VAT. I ty się nawet nie... A to jest tak zorganizowane, że ty nawet nad tym nie zastanawiasz. Tak, bo kupujesz jakąkolwiek rzecz i płacisz VAT. Rozumiesz, o co chodzi? W Biblii, kurczę, jest ugruntowany w ogóle na prawie podatek dochodowy. I to jest normalny podatek dochodowy. I jest informacja, że każde państwo, które by dostawało 10%, rozumiesz, od zarobku danego człowieka, jest w stanie żyć i być wielkim państwem, rozumiecie? Dlatego Boży zamysł na ten temat jest taki, aby ludzie w państwie byli coraz więksi. Bo im więksi są ludzie w państwie, tym bogatsze jest państwo. To jest bardzo proste. I Boży kierunek dla społeczeństwa jest taki, aby inwestować w obywatela. Bo im obywatel będzie miał więcej szmalu i więcej wyprodukuje obywatel, tym więcej państwo dostanie swoje dziesięciny. To jest bardzo proste. Kurczę. Więc rząd ci nie da niczego, co ci wcześniej nie zabrał. Więc trochę jest bez sensu myślenie w ten sposób. Rozumiesz, o co chodzi? Masz możliwość wznosić się na szczyty sukcesu, ale to ty masz taką możliwość. To w tobie to jest. List Jakuba 4,8. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. Zbliżcie się. Co to znaczy zbliżyć się do Niego? I teraz ludzie to czytają, no tak, ja będę uwielbiał Pana. To nie chodzi o uwielbianie Pana. To chodzi o realizowanie w praktyce Jego prawd. To jest zbliżanie się do Boga. A ludzie nie realizują różnych prawd Bożych, a jednak oni się teraz będą modlić, się do Pana zbliżą. Ale przez co ty się zbliżysz do Pana? No, że się modlę. Ale zbliżyć się, to sformułowanie, tak? To jest praktyczne działanie. Coś muszę zrobić teraz. Co tu zrobić? Przecież żyjemy w łasce. Realizuj prawdy Boże. A prościej nie można. Ty i Bóg to jedno. Tam, gdzie idzie Bóg, tam możesz iść również ty. Przecież wiesz, że ty się możesz domagać w duchowej rzeczywistości podniesienia do rangi Chrystusa. Przecież tam idę. Dokąd idzie? Tam. Ludzie cię będą pytać, jak zapytam, gdzie idziesz, to będą myśleć, że tak, tam, tam, tam albo tam, no nie? A myślisz, idę tam. Nie. Tam jestem skupiony.
na tamtych prawidłach, tamtych zasadach, tamtych sprawach. To jest mój kodeks, to moja konstytucja. Tego się trzymam jak koń dyszla. Na przykład jest problem w małżeństwie. Ludzie przychodzą, co mamy zrobić? Ja mówię, powiem wam, co macie zrobić. Ustalić jedną konstytucję, jedne prawa obowiązujące dla was obydwojga. I teraz jak będziecie mieli konflikt, to przyjdziecie i spojrzycie, aha, powinienem ja tak postąpić i ty tak postąpić. Kiedy tak postąpicie, tak, musi ustać konflikt między wami. Po prostu. A najczęściej, rozumiesz, jest, ludzie nie mają tej konstytucji. Rozumiesz? Nie ustalili sobie takiego czegoś. A razem. Pamiętaj, możesz iść tam, gdzie idzie Bóg, a On idzie tam, gdzie kierują się twoje marzenia. To jest normalnie maszyna. Czyli ty w ogóle, tak naprawdę, to jest jakby Bóg wciągnięty w ten krąg życia twojego. Trochę taki wciągnięty. On idzie, daje siłę, tak? Ale znowu, gdzie On idzie? Idzie tam, o czym marzysz. Może znowu nie idzie gdzie indziej. On w marzenia twoje będzie szedł. A więc, im bardziej wierzysz w siebie, realizujesz w ogóle w środku siebie potężne marzenia i pragnienia, to tam wchodzi Bóg i pociąga ciebie jeszcze głębiej, nadając moc temu, co sobie wyobraziłeś. I to się musi realizować w życiu. On idzie na szczyty twoich marzeń. Nie rozglądaj się wokół. Nie patrz na zewnątrz, patrz w siebie. Uwierz w siebie jako we wspaniałą boską istotę. Rozumiesz? Po prostu. Zrób to. Uwierz w siebie jako we wspaniałą boską istotę. Ja chcę was zostawić z tym dzisiaj. Ja chcę was zostawić w ogóle z tą myślą, że musicie wzrastać. To jest prawo wzrostu. Nie pozwólcie sobie na to, żeby to wyłamało się z was. Rozumiecie? Nie pozwólcie sobie na to. Wstańmy, proszę. Ojcze, ja modlę się, aby Twoje słowo przenikało każdego tutaj z ludzi. Ojcze, ja modlę się, aby Twoje słowo dotykało głębi dusz, głębi myśli, głębi emocji. Ojcze, ja modlę się o to, aby Twoja prawda przebijała się przez każde zakamienienie w ludzkich duszach. Ojcze, dziękuję Ci, że Twoja prawda nie tylko się przebije, ale ona wyda swój owoc tam w głębi ludzkich dusz. Ojcze, dziękuję Ci, że ludzie będą wydobywać z siebie Twój potencjał coraz mocniej i silniej. Nie będą przyglądali się na okoliczności. Nie będą bali się tego, że zdarzają się trudne sytuacje w życiu. Dziękuję Ci, Ojcze, że z łatwością każdy z nas, korzystając z Twoich atrybutów, będzie przechodził do kolejnego etapu życia. Że nie będziemy się męczyć, ale będziemy, biorąc Twoje narzędzia, rozbijali każdą zaporę, wyrównywali każdy dół. Ojcze, dziękuję Ci za to w imieniu Jezusa. Amen.